Ja dzisiaj do Was przychodzę z tematem, który jest dla nas aktualny i rozpoznany proroczo, więc prośba, abyście byli skupieni i uważali na to, co będę mówić, bo będę mówić ważne rzeczy dla nas. Jak pamiętacie, może jakieś 2 miesiące temu, kiedy w takim raporcie naszym proroczym mówiłam taką zajawkę o tym, czym się będzie charakteryzował okres owocowania, to powiedziałam tam coś takiego, że wielu będzie myślało, że o, skoro okres owocowania, to będę mieć owoc, ale realnie wielu się obędzie smakiem z uwagi na to, że nie stworzy odpowiednich warunków do tego owocowania. I dzisiaj właśnie chcę Wam powiedzieć, z jakiego powodu nie jest wydawany owoc w życiu i co w związku z tym też zrobić, aby ten owoc móc wydawać, bo za chwilkę realnie wejdziemy w ten okres duchowy. I teraz chodzi o to, żeby mieć świadomość, że są pewnego rodzaju przeszkody, które uniemożliwiają nam tak naprawdę, aby ten owoc był pełny. I dzisiaj z tym tematem, którym przychodzę do Was, może inaczej, zacznę od tytułu. Tak sobie zatytułowałam to poselstwo 4 podejścia do prawdy i będę bazować na Ewangelii Mateusza 13:4-9, czyli tak naprawdę przyjrzymy się bardzo znanej przypowieści o czworakiej roli. Oczywiście przeczytamy sobie też ten fragmencik, a później też przeczytamy sobie wyjaśnienie, które jest opisane w tym samym rozdziale, ale w wersetach 18-23. I teraz tak, to co jest istotne dla nas. Będziemy wyciągać kluczowe informacje i te uniwersalne duchowe zasady, które są dla nas ważne jako dla Kościoła. Ponieważ tak jak wiecie, Jezus mówi tą przypowieść do ludzi niewierzących, tam obrazuje pewne podejścia do prawdy na zasadzie do Ewangelii i tak bardzo często się przedstawia w ogóle tą przypowieść z takiej perspektywy. Ale z uwagi na to, że są tam poruszone uniwersalne duchowe zasady, chcę, żebyśmy spojrzeli na to jako ludzie wierzący, ponieważ zasady są uniwersalne dla każdego człowieka, czy jest wierzący, czy jest niewierzący, po prostu. A ja chcę, żebyśmy skupili się i spojrzeli na to z perspektywy nas, jako Kościoła Boga Żywego, bo tak jak wspomniałam, to jest dla nas kluczowe, abyśmy mieli prawidłowy ogląd. I zacznę od tego, że tutaj w tej przypowieści jest mowa o ziarnie. I zdefiniujemy sobie, czym jest to ziarno, żebyśmy wszyscy mieli to samo zrozumienie. Jezus tam później mówi o tym, że jest to słowo o królestwie. Więc jest to słowo prawdy Bożej. A jeszcze bardziej uściślając, jest to pewien potencjał, który jest włożony w to słowo. Ponieważ zobaczcie, że samo ziarno samo z siebie nie wydaje plonu, tylko dopiero wtedy, kiedy są stworzone odpowiednie warunki. W tym ziarnie tkwi pewien potencjał życia, rozwoju, sukcesu, ale trzeba stworzyć odpowiedni grunt, aby to ziarno mogło zacząć się rozwijać, kiełkować, później w końcu wydawać ten owoc, tak, docelowo. Więc chcę, żebyśmy mieli takie zrozumienie, że tutaj chodzi o to słowo prawdy, szeroko pojętej prawdy, prawdy Bożej. Jedna jeszcze ważna taka uwaga, bo tutaj Jezus przekazuje nam bardzo ważne informacje a propos tego ziarna i no, tak jak zazwyczaj obrazuje coś z takiej perspektywy naturalnej, tak? Mówi o czymś, co było dla tych ludzi znane, chodziło o to, żeby oni rozumieli przekaz, więc on mówił o ziarnie z perspektywy naturalnej, w pierwszej kolejności, tak to sobie musimy też obejrzeć. Musimy rozumieć, jak się rozwija ziarno. 2 słowa chcę o tym powiedzieć. To nie jest wykład z botaniki, to nie chodzi o to, żeby tam zanudzać Was szczegółami, ale to będzie istotne później, kiedy będziemy sobie analizowali tą przypowieść. Więc ziarno, nieważne jakie ziarno, składa się z 3 elementów najważniejszych. W środku jest zarodek, czyli ten potencjał, który jest otoczony wokół odżywczym bielmem, a chroni je łuska. Tak wygląda ziarno. I żeby realnie to ziarno mogło rosnąć,
to musi wpaść w odpowiednią glebę i wtedy co się dzieje? Rozbijana jest ta łuska i ten zarodek, on się zaczyna przebijać, zaczyna co? Z jednej strony wypuszczać korzeń w ziemię, a z drugiej strony zaczyna wypuszczać tą roślinkę do góry, zaczyna kiełkować. Stąd Jezus powiedział w swoim słowie, że jeżeli pojedyncze ziarno nie obumrze, pozostanie pojedynczym ziarnem. Bo tak to wygląda faktycznie, jeżeli chodzi o rolnictwo, że musi po prostu to ziarno obumrzeć, żeby tak naprawdę powstał cały proces rozwoju. To będzie dla nas później ważne, dlatego o tym wspominam na samym początku. I teraz tak. Każdy człowiek prezentuje jeden z czterech podejść do prawdy. Każda z tych ról obrazuje nam jedno możliwe podejście. Prezentuje określoną grupę ludzi. I tak jak wspomniałam na samym początku, twoje podejście do prawdy będzie kluczowe, jeżeli chodzi o owoc, jaki wydasz. Tak jak obrócisz słowem w swoim życiu, tak jak spraktykujesz to słowo, od tego będzie zależało, jaki będziesz mieć owoc. Więc to jest ważne, żebyśmy rozumieli, jakie są te grunty, jakie są przeszkody w tym owocowaniu i co zrobić, żeby to zniwelować. Bo w innym przypadku, tak jak wspomniałam, wielu obejdzie się smakiem i nie uzyskają takiego efektu końcowego, o jakim marzyli. Dobra, zacznijmy w takim razie od tej przypowieści. Pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzeg drogi. Wtedy przeleciały ptaki i je zjadły. Inne padły na grunt skalisty. Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń uschły. Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne padły na żyzną glebę. Te wydały plon. Stokrotny, dziesięciokrotny, 60-krotny lub 30-krotny. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. I będziemy lecieć od początku. Zacznijmy od pierwszej charakterystyki, pierwszej gleby. I to, co jest ciekawe tutaj, jeżeli chodzi o pierwszy rodzaj, to tak naprawdę z języka greckiego, jak sobie to przeanalizowałam, to jest ta mowa, że jest to brzeg drogi, to ziarno tej prawdy spadło na brzeg drogi. Nawet nie spadło gdzieś na jakąś ziemię rolną, tylko spadło na brzeg drogi. To jest kluczowa informacja dla nas. Co to oznacza? Co jest rzucane na brzeg drogi? Rzeczy nieważne, co się wyrzuca. Śmieci na pobocze. Sprząta się środek drogi. Pobocze zostaje nieuprzątnięte. Zgadza się? O czym to świadczy? O tym, że ludzie, którzy reprezentują to pierwsze podejście wobec prawdy, marginalizują prawdę Bożą, nie nadają jej właściwej rangi, nie skupiają swojej uwagi na tym, o czym to słowo mówi. Ono nie jest istotne w ich życiu. Ono nie jest ostatecznym wyznacznikiem ich postępowania. Taka jest charakterystyka. Jaki jest problem tutaj na samym początku? Problem jest taki, że ten człowiek słucha, ale nie rozumie słowa. Dlaczego nie rozumie słowa, chociaż słucha? Dlatego, że na samym początku już widzimy, że marginalizuje to słowo. On je olewa. Jego stosunek do prawdy jest olewczy. Wcale nie ma zamiaru się zgadzać z tym, co słyszy, z tym, co czyta. Wcale nie ma zamiaru wprowadzać jakichś radykalnych zmian do swojego życia. Słucha, ale nie rozumie. I nie z uwagi na to, że jest upośledzony intelektualnie. Ponieważ głupi nie zbłądzi na Bożych drogach. Więc to nie jest kwestia tego, że ktoś nie rozumie, bo ma jakiś problem ze zrozumieniem. Tu chodzi o zupełnie inną rzecz. Tu chodzi o to, że ten człowiek jest leniwy, jest arogantem na poznanie i mu się nie chce kopać, i mu się nie chce doszukiwać tej prawdy, i mu się nie chce pójść dalej, wykonać jakiegoś ruchu, jakiejś pracy. A słowo mówi w ten sposób, lud ginie, gdyż brak mu poznania.
Dlaczego brak poznania? Nie dlatego, że nie ma poznania, ponieważ mamy dostęp do wszelkiej prawdy i mamy aż nadto. Ale z uwagi na to, że jest brak chęci, aby kopać, aby szukać, aby brać to słowo, aby z nim pracować. Z tego względu, jeśli nie rozumiesz słowa, które słyszysz, czy przekazanego podczas nabożeństwa, czy jak sobie czytasz w Biblii sam, czy sobie słuchasz jakichś tam nauczeń, to nieważne. Generalnie to chodzi o to, że słyszysz prawdę. Jeśli słyszysz prawdę i nie rozumiesz, nie pojmujesz, nie zdajesz sobie sprawy z tego, czym jest, to i nic z tym nie robisz w związku z tym, to do ciebie przyjdzie prędzej czy później złodziej i on cię okradnie z tego słowa. Diabeł przychodzi dlatego, że ma stworzone warunki. Okrada cię z cennych informacji niosących ci życie, czyli te słowa o królestwie, okrada cię z potencjału, który jest zawarty w tym słowie prawdy. Bo to słowo, gdyby się zrozumiał, powiązał z wiarą, wprowadził w ruch, przyniosłoby ci sukces. Ale ty tego nie robisz. Jeżeli nie rozumiesz, to nie jesteś w stanie praktykować tego słowa. To jest logiczne, prawda? Bo żeby spraktykować słowo, trzeba najpierw rozumieć instrukcję obsługi. A dopiero następnie można zacząć wprowadzać ją w życie, krok po kroku. Tak? Dopiero wtedy, kiedy wykonujesz to działanie, możesz osiągnąć sukces. Patrzcie, celem informacji Bożej zawsze jest życie. Zawsze jest sukces. Założenie jest takie, że bierzesz to słowo i wprowadzasz je w ruch. Ona ma ci przynieść korzyść. Wiedza jest po to, by ją obrócić w mądrość poprzez praktyczne umiejętności, poprzez praktyczne działanie. Nie jest to coś do kolekcjonowania. Ale jak nie wiesz, jak nie rozumiesz, to nie jesteś w stanie spraktykować. I w związku z tym zawsze będziesz okradany. I to jest uniwersalna zasada i dotyczy to każdej dziedziny życia. Jeżeli czegoś nie wiesz, to działa to na twoją niekorzyść. Jeżeli na przykład jesteś w jakimś kraju i nie znasz języka, nie jesteś w stanie dogadać się z tubylcami, jesteś okradany z różnych okoliczności, z różnych możliwości, różnych kontaktów, bo nie rozumiesz tych ludzi, nie jesteś w stanie na przykład załatwić jakichś tematów biznesowych, bo nie rozumiesz. Jesteś czegoś pozbawiany z uwagi na to, że nie masz pewnej wiedzy. Nie rozumiesz. I teraz pojawia się pytanie, co robisz, kiedy nie rozumiesz tej prawdy, która do ciebie dociera w jakiejkolwiek postaci? Czy lecisz dalej? Olewasz to? Czy jednak zaczynasz się nad tym zastanawiać? Czy zaczynasz szukać? Czy zaczynasz pytać? Czy zaczynasz się modlić? Przyjmować objawienia. Co robisz w momencie, kiedy nie rozumiesz? Bo to jest kluczowe. Słowo mówi w ten sposób, że wielu będzie badać i wzrośnie poznanie. To oznacza pracę. Badanie oznacza to, że ktoś wykorzystuje swoją energię, swój potencjał, swój czas do tego, aby dowiadywać się czegoś więcej, aby pójść jeszcze głębiej. Ale wiecie, jak to jest? Ludziom obecnie się nie chce. Nie chcę się ludziom. Nie chcę się kopać. Co ja będę czytał Biblię? Odsłucham sobie, odpalę jakieś nauczanie. Co ja tam się będę modlił? Niech tam ktoś się inny modli, posłucham. Odpalę sobie modlitwę. Odpalę sobie uwielbienie. Tak to dzisiaj wygląda, słuchajcie. Nie rozumiesz, dlatego że realnie nie chcesz rozumieć. W szkole uczy się nas słuchania i czytania ze zrozumieniem, a w większości kościołów uczy się bezmyślnego odtwarzania. Ludzie już przestali być samodzielni w tym szukaniu. Zasłaniają się tym, że pastor wie, lider wie. Dobrze, ale ty też powinieneś wiedzieć. Powinieneś samodzielnie szukać w swojej komorze. Powinieneś sam się dowiadywać tych prawd. I później jest tak, że takie osoby siedzą sobie w kościele, nie wiedzą, o co chodzi. Słuchają kazania. Jednym uchem wpada, drugim uchem wypada. Kończy się nabożeństwo. O czym było kazanie?
Nie wiem. Jaki był tytuł? Nie wiem. Nie wziąłeś nic do swojego życia. Zostało wyswobodzone ważne słowo, jakaś informacja tutaj padła do wykorzystania jako narzędzie. Ale co? Nie zrozumiałeś, dlatego że na samym początku już miałeś olewczy stosunek tego słowa. Więc co? Nie skorzystasz. Ominie cię to. Nie wykorzystasz tej informacji, nie obrócisz się w swoim życiu. Coś to zostało powypowiedziane, ale jeżeli ty się na tym nie skupiłeś, wyjdziesz z niczym. Właśnie się obszedłeś smakiem. Bo wiecie, jak to jest? Skupiasz swoją uwagę tylko na tym, co dla ciebie ważne i co ma dla ciebie wartość. Czy jesteś skupiony na słowie, które słuchasz? Czy czytasz ze zrozumieniem Biblię? Czy tylko po łebkach? Leci telewizor, leci muzyka, ty tam sobie coś przeglądasz, tej Biblii, milion bodźców. Czy jesteś skupiony? Na czym jesteś skupiony? Co ma dla ciebie wartość? To jest kluczowe, słuchajcie. Nie pominiemy tego. Stosunek do prawdy jest stosunkiem do autora tej prawdy. A Jezus to prawda. Jaki twój stosunek do słowa, taki twój stosunek do Boga samego. Możesz się łatwo zweryfikować. Jak nie rozumiesz, to nie jesteś w stanie skorzystać z tej informacji Bożej. A jak nie jesteś w stanie skorzystać, to realnie nic nie zmieni się w twoim życiu. Zobaczcie, że słowo, które jest wyswobodzane w jakiejkolwiek postaci, ono ma cel. Ono ma podnieść życie. Ono ma wprowadzić nas na wyższy poziom. Ono ma coś nam zobrazować. To jest narzędzie praktyczne. Aby zbudować, aby zburzyć, aby podnieść. Ale jak ty z tego masz skorzystać, skoro od samego początku masz nastawienie nie? Wyjdziesz w takim samym stanie, jak wszedłeś. Sytuacja takich osób nie ulega zmianie. Jest tam ciągła bierność, ciągły regres. To samo jest w głowie, to samo jest w życiu. Zero zmian, zero rozwoju, te same problemy. Znacie takich ludzi. Minął rok, minął 5 lat, minął 10 lat. Jedno i to samo, mimo tego, że już padło milion słów, milion nauczań. Milion razy pastor mówił, jakiś lider mówił do tego człowieka. Nic się nie zmieniło. Z uwagi na co? Z uwagi na to, że tutaj to podejście do prawdy jest olewcze, jest aroganckie. To są tacy ludzie, którzy, kiedy do nich mówisz, oni przytakują głową, ale robią cały czas jedno i to samo. Albo przychodzą i za chwilę mówią, ja już nie pamiętam tego, co mówiłeś do mnie. Ja już nie pamiętam w ogóle tych instrukcji. Ja już w ogóle nie pamiętam, co czytałem w słowie. Nie pamiętam, co się działo na nabożeństwie. Nie pamiętam. Dlaczego? Bo przychodzi diabeł i wykrada. I pojawia się bloker na umyśle, który zaciemnia to słowo. I przychodzi zaciemnienie i przychodzi głupota. I ja to widzę, słuchajcie. To faktycznie ma miejsce. Arogant mówi w ten sposób. Przecież ja to wiem, ale nie praktykuję tego słowa. Myśli, że wystarczy, że o, było na kazaniu. Leń mówi, no ale ja tego nie rozumiem. Ale to, że nie rozumiesz, cię nie usprawiedliwia. Jak nie wiesz, to masz się dowiedzieć, ponieważ co? Masz łaskę, masz możliwość na kolana i się módl. Komu brak mądrości, niech prosi Boga, mówi słowo. Módl się, Boże, poszerz mi głowę. Boże, w ogóle ja chcę pamiętać Twoje słowo, w ogóle pomóż mi. Ile osób tak się modli, kiedy nie rozumie? Ile osób chce realnie zrozumieć? Masz chcenie i masz wykonanie. Ucznia od nieucznia odróżnia stosunek do nauki. Diabeł okrada nieuczniów i wykorzystuje ich olewczy stosunek do edukacji duchowej. Będzie okradał, bo może. Jak nie będziesz brał na poważnie prawdy, jeżeli nie nadasz jej należnej rangi, nie będziesz szukał, nie będziesz się edukował, to nie stworzysz środowiska odpowiedniego, by ta prawda Boża, ona realnie mogła rozwijać się w twoim życiu, aż do tego miejsca pełnego owocu i tego sukcesu. Zobacz. Dlaczego nie masz owocu? To jest jedna z tych możliwych przeszkód. Z uwagi na to,
że mam arogancki stosunek. Jak nie stworzysz odpowiednich warunków dla tej prawdy, nie ma możliwości, żeby tam cokolwiek powstało. Zobaczcie, jest to wykradane na poziomie ziarna, czyli na samym początku. Mówię coś do ciebie, a ty za chwilę nie pamiętasz. To jest początek. Jeszcze nawet nie obróciłeś tym głowie. Jeszcze nawet nie rozpocząłeś pracy. A już nie pamiętasz. Już zostało ci wykradzione. Już przyszło zaciemnienie. Już przyszedł jakiś chaos. Już w ogóle nie trybisz, nie rozumiesz. Na samym początku nie będziesz mógł owocować. Będziesz w miejscu teorii. Będziesz w miejscu, kiedy twoje życie nie będzie ulegało takim realnym zmianom. Będziesz okradany z potencjału. Dlatego, że na brzegu drogi nic nie rośnie. No, widzieliście jakieś ekstra rośliny, które kwitną na brzegu drogi, na poboczu, przy krawężniku? No nie bardzo, co? Jeżeli jesteś w takim miejscu, rozwiązaniem dla ciebie jest pokuta. Pokuta. To jest pierwsza grupa ludzi. Druga grupa. To te osoby, które są tutaj prezentowane przez grunt skalisty. Z gruntem skalistym jest taka sprawa, że tam jest do 10 centymetrów normalnej ziemi, a później już jest skała. Czyli jest dość niewiele jest tej gleby. Nie? Grunt skalisty. Jacy to są ludzie? Ludzie, którzy nie mają fundamentu prawdy. Ludzie, którzy bazują na oglądzie naturalnym duszy swojej. To ludzie, którzy przykładają miarę duszy do spraw ducha. To są te wszystkie takie czujki. Ja czuję, ja tak czuję, ja tak mam, ja tak to widzę, ja takie miałem doświadczenie, takie duszki kacperki. Dusza zarządza. To dusza wyznacza, co jest tą prawdą, czy to nie jest prawdą. Moje doświadczenia, moje przeżycia, to one mi wyznaczają tą prawdę. To na tym bazuje, na moich odczuciach. Ta prawda jest traktowana w sposób relatywny, bo zobaczcie, dusza stoi wyżej nad duchem w przypadku takich ludzi. Ponieważ dusza wiedzie prym nad duchem, w sytuacjach kryzysowych następuje załamanie wiary u takich ludzi. Z uwagi na co? Z uwagi na ten brak fundamentu. I zobaczcie, jaki tutaj jest problem w przypadku takich ludzi. Oni słuchają, ale przyjmują prawdę emocjonalnie i wytrzymują do czasu presji, ale później się wywalają do góry kołami, bo nie mają korzenia. To są tacy ludzie. Prawda jest bezemocjonalna, prawda? Ale dla tych ludzi bardzo istotne są odczucia. W ciele i w psychice. Jeśli będziesz bazować na odczuciach i na emocjach, na oglądzie naturalnym i będziesz tym mierzyć tą miarę prawdy, to jesteś skazany na porażkę. Bo do duchowych rzeczy przykłada się duchową miarę. Duszą się zarządza. To nie dusza jest tym ostatecznym głosem, która mówi, co jest prawdą. To nie twój ogląd naturalny mówi, co jest prawdą. Bez tego fundamentu prawdy nie będziesz mógł się rozwinąć. Twój rozwój zostanie wstrzymany. Rozwiniesz się tylko do jakiegoś miejsca, ale rozbijesz się o swoją własną duszę. Zobaczcie to. Bo tylko prawda jest tym stabilnym gruntem, na którym możesz budować swoje życie. Jeżeli pamiętacie, jak mówiłam tutaj poselstwo a propos fundamentu, to wam to pokazywałam, jak to wygląda. Że jeżeli masz ten fundament prawdy, to chociaż będą różne okoliczności trudne, różne kryzysy, to jednak co?
wytrzymasz to. Ciebie to nie dotnie, nie zmiecie. Przejdziesz zwycięsko i pójdziesz dalej. Ale jeżeli budujesz na odczuciach własnej duszy, zawsze się wywalisz. Przy pierwszej sytuacji trudnej, przy pierwszym nacisku, przy pierwszej opresji po prostu nie wytrzymasz. Wywalisz się, załamiesz, zniechęcisz. Dusza to glina. Przyjdzie nawałnica i wszystko zmiecie. Nic ci nie pozostanie. Musisz się wwiercić w tą skałę, w tą prawdę Bożą. Zobaczcie, że tutaj jest taka sytuacja, że to ziarno pada w tą glebę, ale co? Ona jest płytka, do 10 centymetrów. Tam jest jakiś tylko malusieńki korzonek. Dlaczego? Dlatego, że ona nie może rozwinąć się głębiej, bo już tam nie ma nic więcej, jest ta skała. Co należałoby w tej sytuacji zrobić? Wwiercić się w skałę. Tak jak o tym mówi przypowieść, że ten, który zbudował dom na skalę, wwiercił się w skałę. Głęboko kopał, głęboko szukał, zainwestował w życie modlitewne. Ale ten człowiek tego nie robi. On ma płyciutki korzonek. On coś liznął z prawd bożych, on coś liznął z fundamentów i na tym bazuje. I wszystko z porządku do pierwszej sytuacji trudnej. Tak to jest halleluja, halleluja, wszystko fajnie, nie? Ale przychodzi jedna sytuacja. Zmieciony, rozwalony. I są telefony. Pastorze, ratuj w ogóle, ogarniaj. Bo się coś wywaliło w życiu. Jeżeli twoja znajomość prawdy będzie płytka i pobieżna, będzie mieć to swoje negatywne konsekwencje, słuchajcie, w twoim życiu. Twój rozwój będzie wstrzymany poprzez to, że to ta dusza, nieprzemieniona dusza, będzie wiodła prym i to ona będzie tym generałem twojego życia. Zawsze, kiedy budujesz na, nie budujesz na prawdzie Bożej, to budujesz na oglądzie naturalnym. Dusza nie jest wierząca. Nie możesz pozwolić jej, żeby to ona zarządzała. Ona będzie bazować na doświadczeniach, na odczuciach, na emocjach i to stoi w opozycji do ducha. Duch wierzy słowu, a dusza chce zobaczyć. W związku z tym takie osoby, one będą domagały się tego oglądu. Jak zobaczę, to uwierzę. Dzisiaj jest mi dobrze, pójdę na ewangelizację. Jest mi smutno, już nie pójdę na ewangelizację. To są takie postaci chwiejne, niestabilne emocjonalnie. Raz tak, raz śmak. Jeśli nie przygotujesz gruntu dla tej prawdy, ale będziesz bazować na zmysłowym postrzeganiu świata, to w czasie trudności będziesz pozbawiany siły, będziesz pozbawiany zadowolenia z życia. Stąd patrzcie, jaka jest potrzeba i cały czas o tym mówimy. Zmieniaj myślenia. Myślenie, wprowadzaj zarząd ducha nad duszą. Buduj fundamenty wiary. Dlaczego my cały czas o tym mówimy? Ponieważ tu jest problem i bardzo dużo ludzi utknęło właśnie na poziomie skalistego gruntu. Oni myślą, że jak przeczytali fundamenty wiary, że jak chodzą do kościoła, to mają fundament zbudowany. To za mało, słuchajcie. Każda sytuacja kryzysowa, każda sytuacja trudna obnaża ci twój stan i pokazuje ci, co realnie masz już zbudowane i na ile głęboko, na ile jesteś stabilny. Zawsze tak jest. Kryzys jest naszym weryfikatorem. Jeżeli w takich sytuacjach wycofujesz się z wiary, jeżeli się zniechęcasz, jeżeli się gorszysz, to znaczy, że nie masz tego fundamentu zbudowanego. Chwiejesz się, więc coś jest nie tak, potrzebujesz dobudować, dogryźć się do tej głębi. W innym przypadku zawsze będzie to problematyczne. Przyjdzie słońce i spali to, co już powstało w twoim życiu. Zobaczcie, że tam jest tak, że ten korzonek jest maluśki i już wypuszcza ta roślinka, idzie w górę, tak? Ale słońce spieka. Czyli przychodzi sytuacja, okoliczność trudna, niesprzyjająca i dochodzi do spalenia tej rośliny. Więc ten efekt jest zniwelowany całkowicie. Zauważ, że demoniczne siły przychodzą wtedy, kiedy już zaczynasz się rozwijać. To jest druga grupa. W pierwszym przypadku jest tak, że diabeł jako złodziej przychodzi na samym początku z uwagi na to, że masz olewczy stosunek do słowa. Tutaj przychodzi znowu do ciebie, kiedy już coś sobie zaczynasz dłubać i budować w swoim życiu.
I to są jakieś początki małe, gdzie jeszcze nie masz pełnego fundamentu, jeszcze nie jesteś w tym stabilny, jeszcze wszystkiego nie pojmujesz, dopiero jesteś na początku jakiejś drogi, masz pierwsze doświadczenia wiary, pierwsze doświadczenia chodzenia w łasce i tak dalej. Wtedy patrzcie, co się pojawia. Chwiejność, niepewność, niestabilność. Przychodzi weryfikator do twojego życia. On ci pokazuje, w jakim jesteś stanie, w jakim jesteś miejscu. Na tym etapie. Sytuacje trudne dotykają nas wszystkich, ale jest pytanie takie, czy ty im ulegasz, czy ty zwyciężasz to, co przychodzi do twojego życia. Więc też oglądajcie się w tym, w jakim jesteście miejscu, bo potem możecie już zobaczyć, czy reprezentujecie ten grunt skalisty, czy nie. Diabeł będzie wykorzystywać to, że masz braki w fundamentach. Zawsze. Będzie podważał twoją wiarę poprzez kierowanie twojego wzroku na okoliczności zewnętrzne. Zawsze. Będzie przedstawiał ci najgorsze możliwe scenariusze na podstawie oglądu naturalnego, aż ulegniesz kłamstwu i wycofasz się ze swojej wiary. A słowo mówi w ten sposób. W uciskach wytrwali. Wytrwałości wam potrzeba, aby kiedy dokonacie wszystkiego, ostać się, tak? Więc to jest przeciwwaga dlatego. Takimi osobami są osoby, które w konfrontacji z prawdą, niewygodną prawdą, zrywają się na przykład z kościoła. Takimi osobami są te, które na przykład trwasz sobie w wierze o uzdrowienie, przyjąłeś uzdrowienie, ale przychodzisz wieczorem do domu i zaczyna cię boleć kręgosłup na przykład, nie? Co robisz? Jeżeli ulegasz temu, że boli cię kręgosłup, zaczynasz podważać to, że przyjąłeś przez wiarę swoje uzdrowienie, wycofujesz się z tej wiary, gorszysz się, wychodzisz z tego miejsca w ogląd naturalny. To są takie osoby, które się wycofują przy pierwszej możliwej opresji. Pełen entuzjazmu idzie głosić Ewangelię. Obrazili go na ulicy. Nie będę już głosił. Obrazili mnie. Miało być tak łatwo w tym chrześcijaństwie. W ogóle dupa jest. Wychodzę z kościoła, rzucam wszystko, rzucam służbę, wyjeżdżam w Bieszczady. Tutaj masz entuzjazm do pierwszego, zobaczcie, do pierwszego kryzysu, a później jest co? To nie działa. Pastorze, nie działa. Tyle się modliłem, nie działa. Modlitwa nie działa, słowo nie działa. Bo w moim życiu się nic nie zmienia. Bo ten człowiek ulega okolicznościom zewnętrznym. Bo ten fundament jest malusieńki. A ten ogląd naturalny przysłania to wszystko. I to jest po prostu od dobrze się czuję, źle się czuję. Przykro mi, dobrze mi. I tak dalej. Twoje emocje nie mogą dyktować ci warunków, co jest prawdą. Ty masz zarządzać. I tutaj jeszcze jest jedna ważna informacja, ponieważ skała tutaj też symbolizuje ukryte pod ziemią pewne elementy w twojej duszy, które na samym początku twojego rozwoju nie są widoczne. Ale kiedy zaczynasz się rozwijać, zaczynasz iść w tą prawdę, w swoim tempie, swoimi małymi kroczkami, to zaczynają się obnażać i uwidaczniać pewne elementy, pewne warownie, pewne blokery w twojej duszy, które stoją kontra przyjmowania tej prawdy. I to jest też taka informacja, że tak jest właśnie zawsze. Ruszasz i nagle jest takie zdziwko, a dlaczego teraz tak trudno? Na początku było tak łatwo, nic nie musiałem robić, teraz muszę przemieniać myślenie, teraz muszę ogarniać tak wiele spraw z moją duszą. Czemu tak? Bo te rzeczy wychodzą nam etapami. Na różnych odcinkach rozwoju różne rzeczy nam będą wychodziły. To jest też ważne, żebyście na to zwrócili uwagę. Jeśli nie będziesz przemieniać swojego myślenia, rozwijać swojego życia modlitewnego i zarządzać swoją duszą, to bez tego korzenia, czyli tego fundamentu, albo mając taki lichy, malusieńki fundament prawdy, nie będziesz mógł się rozwinąć i nie wydasz ostatecznie żadnego owocu. Zawsze coś cię w trakcie będzie blokować przed tym, żeby zrobić kolejny ruch w wierze. Zawsze będzie coś cię zniechęcać na poziomie twojej duszy. Zawsze coś cię będzie osłabiać, doprowadzać do miejsca rezygnacji, rozczarowania, rozżalenia. Zobaczcie to. Kiedy się ulega duszy, to tak właśnie jest. Ile osób odeszło z kościoła? Rozczarowanych na przykład. Z jakiego powodu? Ulegli swojej duszy.
mieli inny obraz chrześcijaństwa, mieli inny obraz Boga, do Twojego życia będzie pukać wtedy niestabilność, niewiara, chwiejność, wycofanie i zniechęcenie. I dasz się okraść diabłu z potencjału prawdy, która już zaczęła kiełkować w Twoim życiu. Bo to, że ta roślinka wybiła do góry, jest informacją, że już coś zostało zbudowane. Jakieś pierwsze elementy już wyrosły na podstawie tego, że zacząłeś z tą prawdą pracować, zacząłeś obracać na jakimś malusieńkim odcinku w swoim życiu. Zostaniesz okradziony. Zostanie ci to zniszczone. Dlaczego? Bo znowu twój stosunek do prawdy jest olewczy. Bo co? Bo dusza dyktuje warunki. Bo dusza mówi o tym, co jest tą prawdą. Czy ja tą prawdę przyjmę, czy nie przyjmę? To od moich stanów emocjonalnych zależy. I to jest problem. I takie osoby znowu obejdą się smakiem. Nie będą widziały efektu stania w wierze, obracania tą prawdą w swoim życiu. Będą myśleli, że jak już coś zaczęli budować, to jest wystarczające. No ale zawsze ten kryzys doprowadzi do takiego miejsca, że się znowu wywalą. Jeżeli jest tak w twoim życiu, że przychodzisz jedno i to samo. Budujesz, rozwala ci się. Budujesz, rozwala ci się. Cały czas jesteś w tym samym miejscu. Zrewiduj. Czy nie jesteś takim gruntem? Jaki jest na to ratunek? Jakie jest rozwiązanie? Pokuta. Pokuta jest dobra na wszystko. Musisz wyjść z tego miejsca. Nie będziesz owocował. Jeszcze raz to powtarzam. Trzecia gleba. Trzecie podejście do prawdy. To grunt suchy. Ziarno pada na grunt suchy między cierniem. Grunt suchy, grunt pustynny, grunt pozbawiony wody. Jacy to są ludzie? Tacy, którzy, dla których troska i lęk stoi wyżej niż prawda Boża. Troska i lęk u takich ludzi jest gloryfikowana, uważana za słuszną rzecz, która świadczy o ich odpowiedzialności życiowej. Troska o dzieci, o małżeństwo, o finanse, o to, co się zadzieje jutro, za miesiąc, za rok. To ludzie, którzy się martwią. To ludzie, którzy w sytuacji, już kiedy już się rozwijają, kiedy widzą pierwsze niesprzyjające warunki, zaczynają oglądać tą rzeczywistość z perspektywy lęku. Ciernie pojawiają się wtedy, kiedy ten człowiek Boży już się rozwinął do pewnego momentu i kiedy stoi w takim miejscu newralgicznym, gdzie za chwilę ma podjąć istotne decyzje, za chwilę ma dojść do przełomu, za chwilę ma dojść do tego owocowania, albo już ten pierwszy owoc się pojawił w jego życiu. Wtedy dopiero pojawiają się ciernie. A ciernie to są te wszystkie lęki, troski, zmartwienia, takie same jak w świecie. Więc jeżeli o cokolwiek się martwisz, troskasz i boisz, to tak samo robi świat. Tylko ty już do świata nie należysz. Ponieważ człowiek nigdy nie załatwił do końca sprawy z lękiem, to wtedy ten lęk przyszedł do jego życia w najgorszym dla niego momencie. W momencie największego rozwoju, w momencie największego sukcesu życiowego przychodzi lęk, puka do życia człowieka, doprowadzając do tego, że ten efekt końcowy jest osłabiony bądź zniwelowany. I to jest znowu zasada i tak jest zawsze. Zobaczcie, że kiedy już jesteście, już witacie się z gąską, ostatnia prosta, zaczynają się wątpliwości. Zaczynają się lęki potęgować, czy aby na pewno robię dobrze. A co dalej? A jak mi się nie powiedzie? Problem u takich ludzi polega na tym, że słuchają, ale lęki i zmartwienia zagłuszają słowo tak, że przestaje być ono użyteczne w ich życiu. Lęk zagłusza prawdę. Ona przestaje dochodzić do głosu, zauważcie to. Jeżeli się boisz, ja do ciebie będę mówić słowo Boże.
W ogóle to się od ciebie odbije. Jak beton. Odbije się to. Bo lęk stoi w opozycji. Taki człowiek już nie pamięta obietnic. Już nie kroczy w wierze, ale w tym momencie przechodzi na tryb przetrwania. Teraz już chodzi o to, żeby przetrwać. Kiedy przychodzi ten lęk do życia człowieka, przychodzi na taki tryb. Wiecie, co się dzieje z drzewem, kiedy ma niesprzyjające warunki do rozwoju? Ja to oglądałam u nas na działce. Jabłonie były w stanie zrzucić owoc. Tylko po to, żeby samo drzewo przetrwało. Zrzucają drzewa owoce. Kiedy przychodzi lęk do twojego życia, wchodzisz w takie miejsce, że te ciernie, one zaczynają zaciemniać ci obraz, zaciemniać ci prawidłową perspektywę. Zaczynasz patrzeć z perspektywy tego, co negatywne. Przychodzi pewnego rodzaju takie zaciemnienie na umysł, pewnego rodzaju mrok, bo ciernie zaciemniają światło, zaciemniają słońce, a słońce jest niezbędne do tego, żeby ten owoc mógł rosnąć i się rozwijać dalej. Kiedy nie ma tego słońca, kiedy nie ma tego światła, nie ma owocu. Zaczynasz wszystko widzieć w ciemnych barwach, a w tobie zaczyna potęgować się obawa i lęk. A lęk stoi w opozycji do wiary, więc kiedykolwiek się boisz, to nie wierzysz. Lęk to zabójstwo dla potencjału prawdy, bo wtedy ona nie może dojść do głosu. Zmartwienie niweluje owoc twojej wiary do takiego stopnia, że ostatecznie albo nie będziesz mieć efektu, albo będzie on marny. Każde przekierowanie uwagi na sprawy doczesne, na troski tego świata, będzie osłabiać twoją wiarę. Dlatego cały czas o tym mówimy. Miej prawidłowe skupienie na celu wiary. Patrz cały czas z perspektywy wiary. Nie rozglądaj się na boki. W ogóle patrz na to, co mówi Słowo. Trwaj w tym. Nie oglądaj rzeczy z perspektywy tego, co naturalne. Wierz w Słowo. Diabelskie kłamstwo polega na tym, że wmawia ci, że można się bać i osiągnąć sukces. Zobaczcie, co to jest. To jest ta ściema, że możesz się bać. No patrz, już przecież jest jakiś owoc. To nie przeszkadza, że się boisz. Na pewno ci wyrośnie, nie wyrośnie. Zostanie zmarnowany przez lęk. Te ciernie zagłuszą, zaduszą to słowo, zaduszą ten potencjał, zaduszą wiarę. Jeśli będziesz się bać, zostaniesz pozbawiony z możliwości wydania pełnego owocu. Bo diabelska taktyka jest taka, aby ukraść ci wszystko, co się da. Więc jeżeli się boisz o finanse, o przyszłość, o służbę, o dzieci, o cokolwiek, że cię ludzie nie będą lubili, to należysz do tej grupy ludzi. Ciernie przychodzą do twojego życia. One zawsze z tobą były. Po prostu nie załatwiłeś tematu lęku i on się uwidocznił w odpowiednim momencie twojego rozwoju. Na samym początku on ci tak nie będzie przeszkadzał, ale kiedy będziesz już w miejscu owocowania, kiedy będziesz się zbliżał tego miejsca owocowania, to cię trzaśnie. Przyjdzie i będzie cię dusić. Diabeł to świetnie wykorzystuje. Zobaczcie, jak wiele ludzi właśnie jest na tym etapie zblokowanych. Już coś mają, już się gdzieś poruszają, już idą do przodu i nagle jest stop, bo się boi, bo się martwi. A już był owoc na horyzoncie ich życia. Słowo mówi w ten sposób, nie bój się i nie lękaj. Musisz postawić słowa prawdy wyżej, ponad twój cielesny ogląd i ponad wszelkie odczucia twojej duszy, która się boi. To jest dla ciebie oręż. Jeżeli jesteś człowiekiem z takiego gruntu, jeżeli prezentujesz taką postawę, znowu olewczą wobec słowa, ponieważ to lęki wiodą prym, ponieważ nim ulegasz, ponieważ nie bierzesz autorytetu nad nimi, ponieważ nie zarządzasz swoją duszą, która się boi, ale pozwalasz, aby to te lęki kreowały tą rzeczywistość twoją, generowały twoją przyszłość. Jeżeli jesteś w takim miejscu, potrzebujesz spokutować,
bo nie będziesz mieć znowu owocu. Nie wydasz ostatecznie owocu. A jeżeli wydasz, będzie malusieńki, o wiele mniejszy niż taki, jaki miał być na samym początku, pierwotnie. Więc zobaczcie, że diabeł przychodzi do ludzi, którzy prezentują tą postawę olewczą i arogancką. Do tych ludzi, którzy prezentują brzeg drogi, grunt skalisty i grunt pustynny, suchy. Dlaczego do nich przychodzi? Bo ma warunki stworzone. Twoja arogancja na poznanie, twoje lenistwo, twoja cielesność, twój duszewny ogląd, lęki, troskanie się, niedowiarstwo, brak fundamentu i nieumiłowanie prawdy tworzą mu wspaniałe środowisko tego, aby cię okradał. Bo co przychodzi diabeł robić? Kraść, wytracać, niszczyć, zabijać, tak? Zobaczcie, że żadna z tych osób nie ma owocu w ręku. Diabeł okrada. Stosownie do możliwości, stosownie do tego, jaki to jest grunt, jakie to jest środowisko, jakie ma stworzone warunki. Wykradnie potencjał, zatrzyma twój rozwój w pewnym momencie, okradnie cię z tych pierwszych twoich sukcesów, gdzie już oglądałeś te pierwsze owoce swojej wiary. Przyjdzie ci okradnie z tego, przyjdzie ci to zniszczy. Ludzie, którzy prezentują te trzy podejścia do prawdy, oni nie mają sukcesu ze słuchania słowa. Zobaczcie, to jest bardzo ważne. Każdy z nich teoretycznie słucha. Ale tutaj jest podane w Ewangelii, że mają swoje ale. Słucha, ale. Wyłapaliście to? Ja specjalnie to czytałam. Słucha, ale nie rozumie. Słucha, ale patrzy z perspektywy swojej duszy na okoliczności. Słucha, ale się boi. Jest ale. A w Królestwie Bożym nie ma ale, tylko jest amen. Bo słowo mówi w ten sposób. Tak to tak, a nie to nie. Co ponadto to od złego. Czyli ale jest od złego. Czyli jeżeli jest słowo przekazywane, to twoja reakcja powinna być taka. Tak jest. Ale wtedy sześcianom się zapala coś takiego. Ale. Idź to zrób, no ale. Słowo Boże mówi tak, ale. Znacie to? Ale. To od diabła. To ale jest blokerem do tego, abyś mógł owocować. Zobaczcie, zobaczcie to. Wielu obejdzie się smakiem i w czasie owocowania nie wyda owocu. Teraz widzicie, z jakiego powodu. Macie to wyłożone. W sposób taki naprawdę bardzo, bardzo prosty. Jeżeli nie jesteś ortodoksem w prawdzie, tak jak dzisiaj mówił Artur, będzie miał to swoje negatywne konsekwencje. To ty tworzysz warunki, aby ten owoc zaistniał w twoim życiu. To ty tworzysz warunki dla Świętego Ducha i ty tworzysz warunki dla diabła. Ty. Wszystko z twoich rękach, wszystko z twojej gestii od ciebie zależy. Bierzesz pełną odpowiedzialność za to, co robisz. Jaką prezentujesz postawę, jak przygotowujesz tą rolę. Czy tam coś ci wyrośnie, czy ci nie wyrośnie. Od ciebie to zależy. Od nikogo innego. I czwarta grupa ludzi to są ci zobrazowani jako grunt żyzny, żyzna gleba. I to są te osoby, które właśnie przygotowały ten grunt pod rozwój, uznały ostateczny autorytet prawdy Bożej w swoim życiu. To są ci, którzy są ludźmi słowa, ludźmi praktyki słowa, ludźmi wiary. Ponieważ słuchają i rozumieją. Wykonują pracę ze słowem, dlatego mają owoc ostatecznie.
Wcześniej ci ludzie słuchali, ale dodawali swoje 3 grosze do tego. Tutaj zobaczcie, że ta 4. kategoria ludzi słucha i rozumie. Tam już nie ma ale. Zobaczcie, że tylko tutaj jest taka sytuacja, że ludzie, którzy prezentują tą postawę, jest to postawa uległości wobec słowa, uznania jako najwyższy autorytet, jako najwyższy głos, uznanie najwyższej rangi tej prawdy. To tutaj już nie ma żadnego ale, nie ma żadnej sprzeczki, nie ma żadnego relatywizowania słowa, nie ma żadnego buntu wobec tej prawdy. Jest posłuszeństwo tej prawdzie, jest praktyka tego słowa. Dlatego ci ludzie owocują. I dopiero tutaj tak naprawdę widzimy realną postawę ucznia, który pojmuje słowo. Dlaczego pojmuje słowo? Bo zdecydował się, że będzie szukał, kopał, że będzie działał, że nie będzie bazował na swoim ale, tylko wyrzuci to do kosza na śmieci i będzie mówić: tak, Boże, w ogóle idę, pomimo tego, że moja dusza się boi, pomimo tego, że w ogóle moje oczy widzą to, ale Ty powiedziałeś w swoim słowie i ja staję na Twoim słowie i to jest dla mnie wiążące i ostateczne. Z tego względu tacy ludzie osiągną sukces, ponieważ pojmują słowo, a pojmowanie słowa pozwala im na praktykę tego słowa. A ponieważ praktykują to słowo, to wchodzą w miejsce, gdzie osiągają realny sukces, który niesie to słowo do ich życia, to słowo prawdy. Bo to słowo prawdy jest tym potencjałem. To ziarno to jest potencjał. Ono może wyrosnąć dopiero, kiedy ma stworzone odpowiednie warunki. Dopiero tutaj to ziarno może realnie zacząć rosnąć, rozwijać się, kiełkować i owocować. Dopiero tutaj. Wydanie owocu jest związane z pracą, z wysiłkiem i z ofiarą. Czasu, Twojej energii, którą poświęcisz. Ludzie z brzegu drogi nie rozumieją, bo im się nie chce. To są aroganci, to są lenie. Tu są ludzie pracy. Tu są ludzie, którzy kładą swoje życie realnie, którzy chcą pójść dalej, którzy nie chcą pozostać na tym poziomie przeciętnym duszy, tylko chcą się dogryźć, dokopać, którzy chcą wziąć wszystko, co mówi słowo do swojego życia, którzy chcą realnie skorzystać z tych Bożych obietnic, którzy chcą tym obrócić w swoim życiu. Owoc powstaje w wyniku ustawicznego trwania w prawdzie Bożej i głębokiej relacji z Bogiem, gdyż to Bóg daje wzrost. To tutaj dopiero to się pojawia. To dopiero tutaj mamy ludzi modlitwy. Dopiero tutaj mamy ludzi, którzy biorą słowo, mielą to słowo w swoim życiu, kopią, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, po to, żeby następnie wprowadzać się w czyn, w obrót, w swoim życiu w pierwszej kolejności. Gdyż Bóg posyła słowo i ono nie wraca puste, ale wykonuje skuteczną pracę zgodnie z jego założeniem, zawsze. Każde słowo Boże to jest ten potencjał. Ono jest rzucane do życia człowieka, na tą glebę. Z tym potencjałem. Ale to od człowieka zależy, jaki będzie efekt końcowy. I tutaj jest fajnie dalej mowa o tym, Jezus mówi, że ludzie, którzy owocują, będą wydawali plon. Jedni 100-krotny, drudzy 60-krotny, trzeci 30-krotny. I tutaj tak naprawdę chodzi o to, jaki będzie obszar oddziaływania tego słowa w twoim życiu. 100%, może nie 100%, 100, może w ten sposób. To jest kompletność. To jest maksimum. To jest pełne wykorzystanie potencjału słowa w każdej dziedzinie życia, na poziomie duszy, ducha i ciała. Wykorzystujesz w pełni, obracasz w pełni tym słowem. 60 to przeciętni, nazwijmy to w ten sposób. To ludzie, którzy używają słowa na poziomie swojej duszy, powiedzmy, zmieniają swoje myślenie. A 30 to poziom podstawowy. To ludzie, którzy odrodzili się duchowo, przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To w ten sposób wygląda. Czym więcej dasz wolnej przestrzeni pod zasiew, tym większy będzie plon. Więc możesz być człowiekiem, który tylko narodzi się na nowo i wyda w związku z tym 30-krotny plon. Ale może być człowiekiem, który pójdzie dalej i zacznie kopać, zacznie zmieniać swoje myślenie, będzie poszerzać tą możliwą przestrzeń do zasiewu tego słowa
w jego życiu. I może być człowiekiem, który kompletnie wykorzysta tą prawdę w swoim życiu, w każdym możliwym aspekcie, w każdej możliwej dziedzinie życia. Bo wielkość owocu zależy od ciebie. Od ciebie zależy, jak obrócisz tym słowem. Od ciebie zależy, jak wielki będzie ten owoc. To nie zależy od Boga. To zależy od ciebie. Możesz mieć 100, możesz mieć 30, bo masz Boże możliwości i nie brakuje ci niczego. To jest kwestia twojego chcenia, czy chcesz pójść dalej. Możesz uwalniać wiarę w słowo i działać, a możesz już nic dalej nie robić. Wiecie co? Przyglądałam się na paprykę. Nie miałam papryki w domu, bo miałam przynieść, ale tak się złożyło, że nie mam akurat. Chciałam wam przynieść ziarenko papryki, żeby wam coś zobrazować. Bo to ziarenko to jest ten potencjał, nie? I wiecie co? Kiedy takie ziarenko wpadnie do odpowiedniej gleby, jeśli wyrośnie z tego krzak papryki, to wydaje mniej więcej 10-12 pełnych takich owoców papryk. A wiecie, ile jest ziarenek w takiej jednej papryce? 200-250. Z jednego ziarenka masz tysiące nowych ziaren pod zasiew. Tak jest zawsze z Bogiem. Na tym polega ten Boży potencjał. To ty możesz obrócić. Co zrobisz? Zrobisz następnie z tymi tysiącami tych ziaren. Jak będziesz mieć hektar, obsiejesz. Jak będziesz mieć 3 hektary, obsiejesz. To jest to 30, 60 i 100. Czym więcej tej przestrzeni dasz do tego, aby obrócić tą prawdą, będziesz mieć większy zasiew, będziesz mieć większy plon, bo on się pomnaża. Bóg błogosławi owoc, który wyrasta z prawdy, bo tylko taki niesie życie. I kto ma prawdę i kto obraca tą prawdą, będzie mu dodawane do tego, co ma. Tak jak to ziarenko, które jest zasiane, powstaje krzak, owocuje i mamy o wiele więcej ziaren już przy pierwszym krzaku. Ale kto mniema, że ma, jego stan zostanie obnażony, bo w iluzji i kłamstwie nie wyrośnie żaden dobry owoc. Więc jeżeli, podsumowując, jesteś w tej grupie brzegu drogi, ziemi skalistej i ziemi pustynnej, kiedy wejdziemy w czas owocowania, będziesz zazdrośnie patrzył na twoich braci, na twoje siostry, które będą mieli pełny owoc. 30-krotny, 60-krotny, bądź 100-krotny. Więc mając już tą wiedzę, którą się z wami podzieliłam, serwiduj, w jakim jesteś stanie, w jakim jesteś miejscu. Możesz wyjść z miejsca arogancji poprzez pokutę. Możesz podjąć odpowiednie kroki. Bo chodzi o to, aby nasz owoc był pewny. Amen. Amen. Amen.